Wróćmy do Winstona. Zgolił brew, bo mu się nie podobała. Teraz jednak wybiera się na przyjęcie, więc chce mieć imprezową czapeczkę. Jak ją zrobimy? Pokażę, jak używać funkcji triangle, z której jeszcze nie korzystaliśmy. Spróbujmy zrobić czapeczkę z trójkąta. Przeciągnę polecenie. Pojawił się żółty trójkąt, bo żółte wypełnienie działa na te dwie rzeczy. Trudno dostrzec, gdzie kończy się trójkąt, a zaczyna elipsa. Weźmy funkcję Fill i wybierzmy jakiś imprezowy kolor. Funkcja Triangle wygląda groźnie, bo przyjmuje 6 parametrów, a wcześniej mieliśmy do czynienia tylko z czterema. Te parametry to jak widać: x1 i y1, x2 i y2 oraz x3 i y3. Co właściwie oznaczają? To współrzędne wierzchołków trójkąta. Tego punktu, tego i tego. Na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć, który z punktów jest którym. Zorientujecie się patrząc na te liczby i rysunek. Pierwszy wierzchołek ma współrzędne 20-20. To chyba ten. 20 pikseli w prawo, 20 w dół. Ten ma współrzędne 100-100. Wygląda to na ten wierzchołek. 100 pikseli w prawo, 100 w dół. I jeszcze ten, ostatni punkt 250 50. 250 pikseli od lewej krawędzi i 50 od górnej. To są nasze współrzędne. Chcąc zmienić położenie trójkąta, wymyślmy, które współrzędne zmodyfikować i o ile. Albo po prostu pobawmy się liczbami. Zrobię czapeczkę imprezową. Ten punkt jest w odpowiednim miejscu, więc zostawię 100-100 tak, jak jest. Ale ten punkt trzeba by przesunąć tutaj, czyli zmienię x, bo to jest kierunek poziomy. Przejdę tutaj i przeniosę punkt. Ok, może być. A ten punkt trzeba opuścić i przesunąć w prawo. Zobaczmy w dół i niech będzie szerzej. Dobrze. Przesunę jeszcze ten i x. Pięknie. Teraz nasz Winston ma imprezową czapeczkę. Tak, funkcja triangle jest trudna. Zawiera sporo liczb. Trzeba kombinować. Ja w takiej sytuacji najpierw rysuję figurę na papierze, żeby wszystko rozpracować, ale Wy możecie też bawić się liczbami na ekranie. Kiedy zrobicie już kilka trójkątów, będziecie specami od współrzędnych. Do dzieła.